Dzisiaj opowiem Wam troszkę o jednej z moich ulubionych roślin, a tą rośliną jest Barclaya longifolia. Pochodzi z południowo-wschodniej Azji. W naturze można ją spotkać w Wietnamie, Birmie i Tajlandii. Nazwę tej pięknej rośliny ustalił w XIX wieku niejaki Nathaniel Walisz. Pomimo bardzo brytyjsko wyglądającego nazwiska, gość był Duńczykiem i zapisał się na stałe w akwarystyce. Zapewne kojarzycie na przykład Rotale Walisi. Jak nie kojarzycie, to wujek Google podpowie. Wróćmy jednak do Barclay. Ciekawostką jest, że w naturze ta roślina porasta bardzo często leśne zbiorniki wodne, co wskazywałoby na to, że potrzebuje sporo światła, ale rozproszonego i bardzo zasobnej wody. Zasobnej szczególnie w garbniki. Barclaya należy do rodziny grzybieniowatych, podobnie jak popularne lotosy. Biorąc pod uwagę jej wygląd, jednak wcale ich nie przypomina. Kiedy jest mała, łatwo ją pomylić ze zwartką, czyli kryptokorynę. Natomiast duży egzemplarz przypomina okazałe żabienice, czyli echinodorus. Barclaya longifolia nie jest małą roślinką. Nie nadaje się na trawniczek w akwarium. No chyba, że mamy oczko wodne wokół baobabu. Jej liście dość spokojnie osiągają ponad pół metra długości. Wzrost nie jest może super szybki, ale Barclaya nie należy też do roślin powolnych. Dorosła roślina może mieć w rozecie od 20 do 25 liści, więc uprawiając ją, trzeba sobie zdać sprawę, że dorosła roślina zajmuje sporo miejsca. Liście w zależności od odmiany mają różne kolory. Uprawiana przeze mnie roślina jest, że tak powiem, standardową Barclayą. Na zewnątrz liście zielone, pod spodem różowo-fioletowe. Istnieje odmiana całkiem czerwona, która jest mniejsza i bardziej odporna na zmiany środowiskowe. No właśnie, te zmiany to jedyna bolączka w uprawie Barclay, ale to za chwilę. Wrócę jeszcze do budowy wyglądu i rozmnażania. Barclaya należy do grzybieniowatych, ale jak już powiedziałem, nie przypomina innych przedstawicieli tej rodziny, czyli lotosów. Nie wypuszcza liści nadwodnych, więc z tego powodu nie wpada w stan uśpienia. Może kwitnąć zarówno nad wodą, jak i pod wodą. Pod wodą pąk się nie rozwija, ale następuje jego zapylenie. Odnośnie kwiatów istnieje podobieństwo do reakcji lotosów na to samo zjawisko. Barclaya po wypuszczeniu 2-3 kwiatów zamiera. Przechodzi w sen zimowy jak misio. Traci wtedy wszystkie liście. W podłożu pozostaje uśpione kłącze, które wypuści liście po kilku tygodniach leżakowania. Chcąc tego uniknąć, należy ucinać wszelkie pojawiające się kwiaty. Niestety, natury się nie oszuka. Roślina bez spoczynku będzie coraz słabsza, więc czasami warto jej pozwolić zrzucić liście i odczekać parę tygodni z dziurą po środku akwarium. Niestety, Barclaya zrzuca także liście w momencie drastycznych zmian środowiskowych, czyli na przykład przesadzania. Ale najgorzej to wygląda przy przenosinach z akwarium do innego akwarium. Więc nie dziwcie się, że zakupiona właśnie piękna roślina po tygodniu bytowania w waszym akwarium po prostu zdycha. Trzeba jej po prostu na to pozwolić, odciąć gnijące liście i poczekać. Kłącze wkrótce odbije z podłoża. Nie poleca się kaleczenia jej korzeni, więc przy przesadzaniu nigdy nie obcinam jej korzenia, jak to się przyjęło przy sadzeniu roślin wodnych. W sumie to serio, ale nie wiem, co to ma dać. Oprócz ułatwienia sadzenia. To znaczy wiem, co daje. Przytniesz korzenie, roślina da więcej liści, bo musi nadrobić braki w pozyskiwaniu pokarmu z podłoża. Zostawisz korzenia, przytniesz liście, roślina zacznie budować analogicznie większy system korzeniowy i jeśli ma taką możliwość, będzie wypuszczać jak najwięcej odnóg z nowymi sadzonkami. O kurde, czy ja nie zdradziłem jakiegoś sekretu namnażania roślin? Dobra, wracamy do Barclay. Z korzeniami trzeba u niej bardzo ostrożnie. System korzeniowy ma czuły i reaguje zrzucaniem liści na jego uszkodzenia. U mnie nigdy z tego powodu nie padła, ale kilka liści straciła. Po prostu należy o tym pamiętać przy jej uprawie i nie dziwić się, że po posadzeniu czy przesadzeniu taki proces zrzucania liści może nastąpić. Barclaya ma też zdolności do samoistnego przejścia w stan spoczynku. Mnie się to nie zdarzyło, przynajmniej jak do tej pory. Barclaya wymaga temperatur w granicach 25-28 stopni Celsjusza. U mnie żyje spokojnie w przedziale 24-26, a i w wyższej przy letnich upałach. Jej wielkie, ale delikatne liście padają często ofiarą ślimaków, czy jak w moim przypadku również kosiarek, co zresztą będzie widać na filmie. Roślina lubi twardą wodę i zasobne podłoże. U mnie rośnie w ziemi ogrodowej pod warstwą żwiru i chwali sobie takie podłoże, bo rośnie bujnie i się mnoży.
Liście rzadko bywają zaglonione, bo Barclaya wydziela bardzo silne substancje powodujące zahamowanie wzrostu glonów na jej liściach. Co do oświetlenia, to gdzie nie czytałem, jest napisane, że wymaga silnego światła, ale dość krótko. Krótko, bo od 8 do 10 godzin. Być może są to dane z jej naturalnego środowiska, bo ciężko je zachować w akwarium, w którym mamy różne rośliny wymagające na przykład dnia 12 czy może 11 godzinnego. Powiem, jak jest u mnie. We wszystkich akwariach mam ustawione 11 godzin oświetlenia i uprawiam Barclaye zarówno przy 0,4 W na litr, jak i przy 0,6-0,7 W na litr. Rośnie w obu warunkach oświetleniowych bez większych problemów. Zapewne będzie się różnić pokrojem i wybarwieniem, ale rosnąć będzie. Oczywiście, jeśli możemy jej zapewnić optymalne warunki, to należy to robić. Rozmnaża się generatywnie z nasion i wegetatywnie z sadzonek. Większość Barclay powstaje dzięki tej drugiej, łatwiejszej metodzie. To tyle o Barclay longifolii. Warto ją mieć w swoim zbiorniku. Im zbiornik większy, tym lepiej ta roślina się prezentuje. Nie sadzimy jej na pierwszym planie, chyba że mamy obrotowe akwarium. Nie wkurzamy się na nią, mówimy do niej spokojnie, przed wyłączeniem światła opowiadamy bajkę na dobranoc, a w dzień puszczamy jej Beethovena.